Zimno. Zimno to było w Moskwie. Moskwa. Miałeś opowiedzieć mi o Moskwie. No, to skomplikowana wasza opowieść. O tym, jak Moskwę dwa razy zdobyliśmy. Jak to spaliliśmy? Jak to spaliliśmy? No, przecież na szczęście nie każę wam dzisiaj za to przepraszać jeszcze. Jeszcze nie każę. Ale no, byliśmy w Moskwie dwa razy. Uczciwość trzeba przyznać. Trzeba przyznać, że z Polakami wspólnie zdobyliśmy ją, zajęliśmy i część podpaliliśmy po prostu. Do dziś nam tego rosyjscy historycy i propaganda rosyjska nie może zapomnieć. A przecież 4 listopada to dzisiaj święto państwowe w Rosji. No dobra, ale jak myśmy się znaleźli w Moskwie? Żeby opowiedzieć o tym czwartym Moskwy, po pierwsze to trzeba zrobić, no to muszę streścić całą historię, jak do tego doszło, że nasi tam weszli, nasze chorągwie stanęły na Kremlu. I jest to bardzo skomplikowana historia, to jest opowieść na kolejne nasze tutaj wyprawy historyczne. Ale ja to zrobię w 5 słowach. Najpierw na rozgrzewkę, zdrowie i zdrowie naszych słuchaczy. Dziękujemy, że jesteście z nami. Dobra, pierwsze to się stało, że w 1603 roku pojawił się w Rzeczypospolitej Dymitr Samozwaniec, który się badał za cudownie uratowanego syna cara Iwana Groźnego, zaprawił do tego następcę tronu w Moskwie. Jak do tego doszło, to mówię, to jest odpowiedź na osobne podcasty historyczne, jak to pewnie będziemy jeszcze o tym mówić. W każdym razie sprawili go magnaci, weszli w granice Moskwy, prywatną wyprawą, według że prywatne interesy w Polsce i wyprawy i przedsiębiorstwa najlepiej na to się opłacają, lepiej wychodzą. I zajęli Moskwę. Zajęli Moskwę, car Borys Godunow umarł, kiedy tam trwały walki, po prostu w 1605 roku Dymitr do Moskwy wkroczył. Poślubił Marynę, córkę Jerzego Miszcha, polskiego magnata, wojewody sandomierskiego, którego wspierał. Po czym rok później, w 1606, kiedy ta Moskwa była zajęta przez Polaków, przez Kozaków, przez żołnierzy Dymitra. W Moskwie był bunt, Polaków wymordowano, częściowo wzięto w niewolę i po prostu powołano carem Wasyla Szujskiego. Tyle tylko, że panowie polscy, którzy tej niewoli uniknęli, powołali sobie nowego Dymitra, kolejnego cudownie ocalonego już Dymitra II, jak mówią Moskale, jak pisał Żółkiewski, do pierwszego, oprócz tego, że człowiek niczym nie podobał. No ale żona go rozpoznała. No, za Psków i Nowogród, jako wywiano, też bardzo rozpoznała. A wojewoda w bliższych do 16 zamków siewierskich. No tak. Także było tutaj, z szodrze była rozdawana fortuna carska. Tyle, że Moskwy im się nie udało zdobyć i wtedy, w 1609 roku, do wojny zmierzała się oficjalnie Rzeczpospolita. No po prostu Zygmunt III Waza zrobił plan na Smoleńsk, Obrek Smoleńsk. Na początku sądzono, że Smoleńsk się podda, ale się nie poddał. No i w związku z czym po prostu oficjalnie tutaj Rzeczpospolita, można by powiedzieć, trochę stanęła po stronie tego urzędu Dymitra. Później pod Smoleńsk Szujski wysłał armię z odsieczą pod wodą swojego brata Dymitra. Szujski to chyba taki za, nie był za bardzo operatywny i zaradny. Nie był operatywny. To chyba stąd się wzięło pojęcie tej wielkiej smuty, prawda? Tak. No i oczywiście ta odsiecz została pobita przez Stanisława Żółkiewskiego, hetmana polnego, jeszcze wtedy, pod Kłuszynem. Sławne zwycięstwo to zupełnie osobna też historia, też na osobny materiał, na osobną pogawędkę. W każdym razie Żółkiewski pobił pod Kłuszynem Moskali, poszedł pod Moskwę i tutaj Szulskiego obalono i carem po negocjacjach z Żółkiewskim ogłoszono królewicza Władysława. A dlaczego nie króla? A no właśnie, no bo się Moskale bali z bunta, bo Zygmunt jednak był bardzo prokatolicki i Zygmunta po prostu nie chcieli. Królewicz miał wtedy 15 lat, 14 nawet. I po prostu wydawał się po prostu, że mogli go urobić trochę, no to sobie obiecał przejść na prawosławie. Zygmunt III Waza by tego nie uczynił. Ale to królewicz obiecał, czy w imieniu królewicza Żółkiewski? A, dobre też pytanie, bo właśnie o to chodzi, że w imieniu królewicza obiecał to Żółkiewski. I Żółkiewski to podpisał, z czego zaraz, jak się dowiemy, zaczęły się liczne kłopoty. W każdym razie w październiku 1610 roku oficjalnie chorągwie polskie, około 5000 jazdy, jakieś 800 piechoty niemieckiej, weszły na Kreml. Szczupłe siły jak na Moskwę. Szczupłe siły, ale też Moskwa nie była taka jak dzisiaj.
Aczkolwiek, no, często w ówczesnych pamiętnikach pisano, że to drugi Paryż, drugi Rzym, bo faktycznie była rozległa, natomiast była w większej części drewniana. O tej Moskwie jeszcze sobie powiem dokładnie, bo to jest ciekawe, jak to wyglądała. Wyglądała zupełnie inaczej niż miasta Rzeczypospolitej. Natomiast nasze wojska wyszły tam drugi raz, trzeba powiedzieć, nie jakąś siłą, nie przemocą, nie podstępem, po prostu na mocy układu. Ale też później, z powodu tego układu, zaczęły się duże, ale to bardzo duże problemy. No a co z Szujskim? Szujskiego ściągnęli siłą stronu, ogolili łeb i wysłali do monasteru, jako mnicha. A jego braci to się wiedzieli. A później Żółkiewski, kiedy wjeżdżał z Moskwy, jechał do Zygmunta, pod Smoleńsk, Szujskiego po prostu zabrał ze sobą. A w tym czasie, no cóż, na prośbę też poniekąd bojarów i rady bojarskiej, no po prostu Wojsko Polskie weszło na Kreml. I co najważniejsze, nie weszło jako agresorzy, tylko jako sojusznicy sprzymierzeńcy tak naprawdę. No tak, bo weszliśmy ze zwiniętymi sztandarami, może trochę też z uwagi na szczupłość sił, ale de facto nie weszliśmy tam jako okupanci. Tak. I za to taką okupację Moskwy się napili, chociaż to nie była to okupacja Moskwy. No ale potem niestety nie było już tak wysoko. Zacznijmy od tego, że Zygmunt nie zatwierdził tego porozumienia Żółkiewskiego z bojarami. Przede wszystkim chyba Zygmunt nie wysłał syna. Tak, nie wysłał syna. Nie spełnił tego porozumienia. No i to był niestety, można powiedzieć, w pewnym sensie błąd Zygmunta. No, ale Jacku, ja go trochę rozumiem. Bądź co bądź, syn był po pierwsze młody, niepełnoletni i w tym momencie stawał się następcą w zasadzie trzech tronów, tak? A Moskwa dwóch carów zamordowała, a jednego obaliła. Dokładnie, którego teraz Żółkiewski wywiózł i zaprezentował potem pod Smoleńskiem Zygmuntowi. A tak naprawdę później przecież za rok mieliśmy hołd szujski tak naprawdę. Hołd szujski, tak. W Warszawie, w zamku, którego też na Moskwę do dzisiaj nie mogą wybaczyć. No ale co się działo w Moskwie? Otóż w Moskwie niestety atmosfera zaczęła się pogarszać. Kiedy Zygmunt nie zatwierdził tego porozumienia, Żółkiewski uznał, że nic tu po nim, zostawił komendę Gosiewskiemu. Wydaje mi się, że to nie do końca tak było, bo Żółkiewski był piętnowany trochę za to porozumienie, bo król był przeciwny temu. I wydaje mi się, że Żółkiewski chyba chciał osobiście bronić swojej racji. Dlatego wyjechał z Moskwy. On jej nie porzucił, tylko wyjechał bronić tego porozumienia, które uważał za stosowne i słuszne, notabene. Tak, ale pamiętajmy też, że Smoleńsk się nie poddał. Właśnie był najbardziej dziwny. Smoleńsk cały czas się bronił. Bronił się do 1600. Tak, bo Smoleńsk nie uznał tego porozumienia i Władysława jako następcy tronu Moskwy. Jako cara. Natomiast w Moskwie, a Zygmunt oczywiście chciał w tym czasie tak mieć tą sławę zdobywcy Smoleńska i cały czas pod tym Smoleńskim siedział po prostu i go zdobywał. I w końcu go zdobył w czerwcu. No tak, ale zostawił Gosiewskiego, który był energicznym dowódcą. Z tego co pamiętam, tam działała Rada Moskiewska i Polska, która... No Żółkiewski taki wspólny trybunał powołał. Taki, właśnie, tego słowa mi brakowało. Trybunał, który dość surowo karał wszelkie przejawy łamania dyscypliny i nie bacząc, czy to Polak, czy Moskwici. Tak, dokładnie. Na początku, jak to sam Maskiewicz Samuel napisał w pamiętniku, który tam był, no żyli dosyć zgodnie z Moskalami. Natomiast później, kiedy ten Władysław Szamek nie przyjeżdżał, no zaczęły się pierwsze niesnaski. Pierwsze miastaski zaczęły się w tym sensie, że pamiętajmy też nie tylko Moskwa, ale tak naprawdę wszystkie miasta Rusi na cały mały chrest, czyli złożyły przysięgę na wierność Wesołowi IV. Wesołowi Królewiczowi. Tak. Ale później, kiedy go nie było, to w tych miastach, które nie były kontrolowane przez Wojsko Polskie, garnizony, było za mało. Na Moskwa i parę tam dosłownie tych kluczowych, kluczowych tak. Które tam Smoleńska, no to zaczęły się buntować. I pierwszy w styczniu już zbuntował się bodajże Pereiasław Kwiatański. Ale to chyba, to trzeba powiedzieć szczerze, że to chyba trochę na to wpływ miał Cerkiew Prawosławna, prawda? To też oczywiście. To jest dlatego, że patriarcha Hermogenes był bardzo wielkim wrogiem tej Unii z Polską. On się chyba obawiał jednak o wpływy kościoła Cerkwi Prawosławnej. Bał się utracić te wpływy, bogactwa.
i pozycję, prawda? Tak, chociaż tu jest też dużo przesady, bo tak ogólnie rzecz biorąc, historycy moskiewscy i rosyjscy strasznie nas oskarżali, że to była próba katolicyzacji po prostu Moskwy, że katolicyzm prowadzony na siłę, że Dym zwłaszcza był, że ponoć sekretnie zmienił wyznanie, nie, prawda, że stał się katolikiem. Nie jest to do końca prawda, ponieważ na przykład Dymitr no nie dał żadnych przywilejów jezuitom ani w ogóle księżom tutaj naszym katolickim, którzy przyjechali do Moskwy. No nawet kościoła nie wystawił katolickiego. Jedyne, co miał założyć i co później się przywijało też, zresztą w różnych rozmowach naszych, że miał powstać uniwersytet. No, uniwersytet, gdyby powstał pewnie, no to byłaby niestety tutaj taka wielka, że tak powiem... Ale wróćmy, Jacku... Miejsce propagowania katolicyzmu, no bo by wykładali pewnie jezuici. Zapewne tak, ale wróćmy do tej dyscypliny w Moskwie, bo ja kojarzę, że jednak ten Trybunał Polsko-Moskiewski działał dość sprawnie i ja bym powiedział na dzisiejsze czasy dość okrutnie. Dość okrutnie, dość surowo, ale też niestety musisz pamiętać, że po pierwsze z jednej strony no, zaczęła się pojawiać ta nerwowość i złość u Moskali, że ten Wesach nie przyjeżdża, oni chcieli mieć cara, potrzebny był car, który przyjechał, chcą rozsądzać, a chcą rządzić, a chcą wydawać decyzje, bo pamiętajmy, że no, król czy car w każdym państwie ówczesnym stał na czele tej całej hierarchii feudalnej, całej drabiny państwowej, która po prostu była potrzebna do zatwierdzania różnych ważnych, można by powiedzieć, wyroków, ważnych decyzji państwowych, po prostu prowadzić pewną politykę i wewnętrzną, codzienną i zagraniczną, i go nie było. A druga rzecz, że wojsko polskie siedziało w Moskwie, fajnie było, dobrze, ale jak wiesz, to można powiedzieć... Żołnierz należa, wiśnieje. Narąbało prądu w kity husarskie. I zbytki mu w głowie. I się zaczęły różne ekscesy oczywiście. Jeden się upił, strzelił do ikony w bramie. Ale tak, ale... Pachołek porwał dziewkę. Ten, który strzelił do ikony, rozmówmy się moment nad tym, on został bardzo skrupulatnie i wręcz okrutnie ukarany. Tak, spalił na stosie, a wcześniej ręce ucięli. No tak. A znów z drugiej strony, tutaj też warto zwrócić na to uwagę, ten, o którym mówisz, który porwał dziewkę wracającą z łaźni, został oddany pod jurysdykcję moskiewską. Zaraz! Oddamy go Moskwie! Po moskiewsku z nim uczynią! Tak, na początku chcieli go na gardle karać. Tak. Polskim obyczajem widzieli. Polskim obyczajem. A potem weszło się na to tak naprawdę, że miał być kłótowany po prostu w ulicach i kłótowali tym właśnie moskiewskim obyczajem. To było takie, jak to kłótowanie wyglądało, to znamy z późniejszych czasów, XIX wieku. Przejście przez Zieloną ulicę, tak to się nazywało, że stali ludzie z tachajami. No, tak. I po prostu przepędzano skazańcy. I de facto można powiedzieć, że to był i w stronę mieszkańców Moskwy ukłon, bo jednak został ukarany według prawa moskiewskiego, prawda? Oddajcie go Moskalo! Ładź go! A nie uciekniesz nam! Tak! Chyba przeżył. Możliwe. Ja już nie pamiętam, jak tam było w tym pewnie. No w każdym razie te bunty się nasilały. Bunty się nasilały, zaczyna się sytuacja w ogóle w całej Moskwie robić bardzo nieprzychylna dla Polaków. Kosiewski, który miał szpiegów wszędzie, wprowadził godzinę policyjną, zakaz w ogóle wwozu prochów, zakaz w ogóle wwozu broni palnej. I to tak skrupulatnie przestrzegano, rewidowano? Tak, rewidowano wozy w ramach po prostu, które były. I być może też na tym tle 29 marca 1611 roku wybuchła bójka w Moskwie. Wybuchła bójka, kiedy rotmistrz Mikołaj Kosakowski kazał albo kupcom, czyli tam mieszczanom moskiewskim, albo tym zwozczykom, czyli tym po prostu tym woźnicom z Moskwy, wstawać, wnosić ciężkie działa po prostu na mury. Raz! Raczki na mury! Raz! I wtedy doszło do awantury, bijatyki, to się rozszerzyło szybko. Bo tam chyba wtedy ta piechota niemiecka się włączyła i wysiekła. No to jest śmieszne, piechota niemiecka z przyjemnością i rozkoszą wróciła się zabijać Moskwę, jak to napisał Moskiewicz.
Tak ich też nie lubili, że nie wiem, że pogardzali. No takie czasy były. I teraz tam, zaczęła się tam wtedy chyba według źródeł to dość dużo tych mieszkańców zostało pobitych. Tak, zostało pobitych, też były zniszczenia, straty, rabunki. I nagle ta cała po prostu jednak mimo wszystko ten cały spokój, który tam panował, nagle został zburzony i nagle się okazało, że mamy tak naprawdę pospólstwo czerwmoskiewskie przeciwko sobie. Natomiast oczywiście tutaj, no bojarzy wiadomo i po prostu tam bogaci kupcy no byli za Gosiewskim, prawda? Za Wesławem IV. Ale po prostu no tutaj niestety już widać było po prostu, że ten mir moskiewski, czyli czerw po prostu jest pod tym zdane się przez mnichów prawosławnych. No za chwilę po prostu zrobiłam. Iskra buntu padła na prochy niezadowolenia chłopskiego. Ognia! Piechota! Ognia! Na bramę! Bunt w Moskwie, Jacku, ale jaka była sytuacja w kraju? Ha, no właśnie, wesoła. Bo bunt był tak naprawdę jeszcze przed tym całymi wydarzeniami w Moskwie z 29 marca. To styczne wybuchły bunty, jak mówiłem, w tak zwanym Złotym Kolcu Rosji, czyli po prostu w Peresławie Rezańskim, w Jarosławiu, w kilku innych miastach bardzo bogatych, bardzo niezniszczonych były w czasie buntiady. I zbuntowali się m.in. Prokop Jakunow, Iwan Zarudzki, wódz Kozaków, książę Trubecki, kilku innych wpływowych bojarów moskiewskich. Zebrali tak zwane pierwsze opołczenie, czyli pospolite ruszenie i ruszyli na Moskwę po prostu odbić ją z rąk Polaków. A w tym czasie, no wiadomo, że czerw moskiewska już po prostu, znaczy mir moskiewski, tak oni mówili te tytuły, już sympatyzuje z nimi, już chce po prostu się na Polaków rzucić. Mamy, że tak powiem, bombę tykającą wewnątrz murów Moskwy. I w tym momencie po tym buncie nasi zaczęli zastanawiać, co robić, bo ten bunt ogarnął taką dzielnicę Białgorod. To taka była dzielnica właśnie trochę biedoty, opasująca jakby dookoła Moskwy. To jeszcze na chwilę powiem, jak Moskwa wyglądała. To też jest ciekawe, bo ona już naszych miast zupełnie nie przypominała. I w tym Białgorodzie doszło do walk. Gosiewski kazał wyprowadzić jazdy między husarami na ulicę, ale się okazało, że tak husary nie wie, co zrobić, bo te ulice są wąskie. No tak, bo zapewne barykadowali ulicę. Barykady właśnie stosowali i wrazili wzdach. Nasza jazda nie mogła wykazać swoich walorów bojowych, nie mogła po prostu szkodować. Tak, to jest, pamiętajmy, jak wyglądał w ogóle Białgorod, w ogóle miasta rosyjskie. To było budowane bez ładnych skład. Były ulice, były place, ale przy nich były tak naprawdę te drewniane albo klecie, albo jakieś dwory bojarskie. Albo to taka drewniana zabudowa porządniejsza, ale każdy taki dom, które taki zabudowany, było de facto takim gospodarstwem otoczonym palisadą, parkanem. I teraz to wszystko było nierówne, jedno mniejsze. Czyli de facto to wyglądało inaczej niż nasze XVII-wieczne miasta. W ogóle to nie porównujemy tego do... Ale to wrócimy do tego. Do Krakowa z Warszawy. Wrócimy do tego. No i dobrze, i co dalej? Zdajesz sprawę, jak ciężko jest tym walczyć jazdą. Masz tą ulicę, którą ci zablokują i teraz musisz de facto, żeby zobaczyć kolejne takie zagrody. No tak. Które dla piechoty, które mają jakąś tam artylerię nad polową lekką, to zdobędą, nie? Ale teraz po kolei, jakie to jest upierdliwe, no nie? Taki komunik. Ale myśmy weszli jazdą i z tego co pamiętam, 800 piechoty niemieckiej. Które tak stała tak naprawdę na Kręgorodzie. Czyli de facto to jest środowe siły. No i no. No, co tu dużo gadać, no po prostu nie dało rady tego zdobyć. No i w tym momencie padła myśl pierwsza, najpierw ze strony chyba Polaków jednak, żeby tą niecałą Moskwę, żeby tą dzielnicę podpalić. Ale... By wykurzyć to pospólstwo, ten tłum po prostu cały... Jasku, przyznasz mi chyba, że to w XVII wieku to nie był żaden... żadne nowe zjawisko. Zobacz, przeciw Szwedom, jak Gdańsk się bronił, to zalali całe Żuławy. Nie patrząc na to, że zalewamy gospodarstwa, tak? Tak, tak. Ale chodziło o to, żeby na wiele miesięcy zatrzymać wojska szwedzkie.
Zresztą chyba Wiedeń, przedmieścia Wiednia też zostały spalone, prawda? Starenberg w 1683 roku, kiedy Turcy już maszerowali na Wiedeń, kazał bezprawną spalić całe przedmieścia Wiednia, wszystko co dookoła. Drugie tyle, co było wewnątrz murów. Czyli de facto to była powszechnie stosowana taktyka w XVII wieku. Normalna po prostu. W XVII wieku. I to możemy się wściekać, możemy po prostu to tam potępiać, ale tak po prostu było, że... To był po prostu element wojenny, kampanii wojennej. Tak, zresztą nawet jak miałeś często twierdzę bastionową, taką dosyć nawet nowoczesną, to zawsze jak nie było przez 6-8-10 lat wojny, to ona obrosła. Bo może osiedli jacyś kupcy, przekupnie, kurtyzany, nie powiem, jacyś tam po prostu handlarze, woźnice, chłopi sprzedający tam. I te plecie, te drewniane tak. Do bossa powstawały i jak trzeba było, to trudno, to się paliło bez litości, bez żadnego po prostu pardonu. Także spalenie na początku tej jednej całej dzielnicy tego Białogrodu, to jeszcze nie było nadzwyczajnego. Ale najważniejsze, że tak naprawdę w tym spaleniu i w ogóle w podjęciu decyzji o tym, że mamy podpalić część Moskwy, to chyba Rosjanie, prawda? Wspierali nas Moskale. Rada Moskiewska. Bojarzy, jak pisze Marchowski dokładnie w swoim Empiku, że bojarzy mówili, którzy też tym Mirem, no powiedzmy, gardzili, no powiedzmy, bogaty Moskal w XVII wieku, tak jak w XXI, po prostu gardzi tym, jak dzisiaj gardzi tym tłumem. Wydaje mi się, Jacku, że oni się chyba bardziej bali własnych obywateli niż was polskich, tak? Oni mieli skarby u siebie, mieli bardzo bogate domostwa, bogactwa i się po prostu bali tego, że to pospólstwo się na nich też rzuci i woleli mieć po prostu tę kontrolę, rozpędzić je i sami namawiali Polaków do tego, żeby podpalić tą jedną dzielnicę Moskwy. No to jesteśmy w okrążeniu. Białgorod otacza nas ze wszystkich stron. To jakbyśmy byli już pod oblężeniem. No ale jak ich rozbić? Jak szarżować? Jak wszędzie zawały? Może Niemcy? 800 chłopa! Spalić ich! Po moskiewsku. Czy nie można powiedzieć de facto, że okrutni łacinnicy napadli Moskwę, spalili, zgrabili, tak? Tak. I podpalili. Nie. I podpalili. Podpalili ją za namową samych Moskali, a teraz musimy sobie zrobić małą, właściwie nie małą, ale bardzo fajną dygresję, bo musimy rzucić okiem na to, jak wyglądała ta Moskwa w XVII wieku. To tam były jakieś dzielnice i jak wyglądało to całe podpalenie. Otóż Moskwa, jak mówiłem, ona przypominała taki placu. Przypominała taki gigantyczny gród słowiański, jakbyśmy go, no bo de facto z takiego ogrodu powstały. No tam to nie było miasto takim typu jak na przykład Kraków, Poznań czy Warszawa, że mamy ten rynek, tak. Rynek uliczki, potem mamy oczywiście ten obwód, powiedzmy, murów starych, na zewnątrz tego obwodu możesz mieć fortyfikacje nowoczesne, i potem dzielnica. Czyli de facto Moskwa wyglądała jak seria kolejnych podgrodzi, tak? Tak. Przede wszystkim najważniejszą częścią był Krymgorod, jak mówili, czyli dzisiejszy Kreml. To był ten zamek sam, dzisiejszy carski. Tak. Który no mniej więcej wyglądał tak jak dzisiaj, tam nie było tego pałacu senackiego, nie było paru budowli. Były jeszcze takie liczne drewniane monastyry. Trochę inaczej też wyglądały mury, ale generalnie przebieg ich był taki sam, jak dzisiaj. Był oczywiście plac czerwony, z mauzoleum Lenina. Oczywiście. Ale to było to tak zwane główne miasto, takie miejsce, takie podwyższenie, gdzie ogłaszano wyroki i wykonywano je. Była ta cerkiew Wasyla Błogosławionego, który jeszcze Iwan Groźny wystawił, właśnie w podzięce za odbycie kazania. No i to generalnie była taka przestrzeń targowa pod tym murami tego Kremla. I bezpośrednią dzielnicą, najbogatszą, takim ówczesnym, można powiedzieć, miasteczkiem Wilanów, był poza tym Krymgorod, Kitajgorod. Kitajgorod to była taka dzielnica w znacznej części murowana, były murowane domy, co też rzadkość na Rusi. Ale kamienic tam nie było, prawda? Takich kamienic nie było jak się tam po prostu. W XVII-wiecznych miastach polskich. Tam było wszystkie więcej miejsca, więc tam miałeś, tak sobie siedzimy teraz we dworze, to miałeś też dwór, tylko ten dwór moskiewski tam się różni. On był mniejszy, on był wyższy przede wszystkim. On był często na podkresie, czyli takie były, takie jakby, że było wszystko, ten cały parter był podniesiony jeszcze, jakby pół piętra. Przed mrozem zabezpieczenie po prostu, żeby to zimno nie, no tak, nie szło. Tam były takie pozamykane części. Tam są jednak inne. No i zwłaszcza ten kicher tam jest. I takie tam były po prostu właśnie te podklety, czyli takie po prostu pomieszczenia dla służby, albo najczęściej takie magazyny po prostu zrobione na dole. Czasami takie jeszcze chałupy można w różnych rosyjskich skansenach zobaczyć. I oczywiście on przed góry, on był często bardzo bogato zrobiony. I w ogóle zacznijmy też od tego, co trzeba powiedzieć prawdę, że to ta zabudowa bojarska, te dwory, te domy,
one były piękne. Znaczy, to były przepiękne zabytki architektury ciesielskiej, też po prostu zdobione, malowane. Ciesielskiej powiedziałeś, czyli bogate. De facto drewniane. Drewniane, tak. I teraz właśnie ten Itajgorod, to była taka dzielnica kupiecka, bojarska, po prostu bardzo bogata, bardzo zasobna, otoczona też kamiennymi murami. I teraz naokoło tych dwóch dzielnic, no bo to taki jono, ten rdzeń Moskwy tak naprawdę. I teraz naokoło tych dwóch dzielnic był tak zwany właśnie Białgorod. Białgorod to była taka dzielnica, powiedzmy, tam takiej klasy niższej pospólstwa. Można powiedzieć, czy, trochę takiej biedoty moskiewskiej. Takiej biedoty, tak? Ale raczej też tam rzemieślnicy mieszkali, jacyś właśnie ci strzelcy, strzelcy mieli własną swobodę, ale służba na przykład, która też służyła na Kremlu, domy. Tam były też porządne domy i takie chałupy. I wokół jeszcze tego Białgorodu, który miał mury, ale te mury to też nie były, on się nazywał białych murów, ale nie wiem, czy te mury były kamienne, ale tam częściowo też drewniane jest wtedy. Tak. I naokoło tego jeszcze, to jakby kolejny krąg zabudowy, już, taki, już taka kompletnie przedmieście, biedota, tak zwany Skorodą. Czyli ziemniany grot, ziemny gród. I to była najbiedniejsza część po prostu Moskwy. Jakieś wały, ziemne, palisady, coś. Chałupiny, chłopi de facto tam ubogie, nie mieli. Ubogie, tak. Wszystko. Taka wiocha ściśnięta po prostu w okręgu tam, powiedzmy, okopów i drewnianych murów. Dokładnie. I jeszcze na południu, ponieważ ta Moskwa tak biegnie takim łukiem pod Kreml, to było tak zwane zamostworie, czy też takie ubogie, drewniane. I teraz, co nasi podpalili? Podkalili przedmieście, Białgorod, no i potem podpali też ten ziemny grot, po prostu później to się od tego zdaje. Czyli de facto te najuboższe dzielnice, skąd w zasadzie de facto wywodziło się najwięcej tych buntowników takich. Tak, to była siedziba się tego miru pospólstwa, po prostu stamtąd to wszystko było, więc natomiast nie podpalili ani Krymgorodu, ani Itajgorodu, z tego rodzenia tych najbogatszych, największych kamiennych, w większości murowanych dzielnic Moskwy. Więc... Bo de facto nie byli tym zainteresowani sami... No jak, no po co? Sami muszę podpalić miejsce, gdzie się siedzi? Dokładnie, więc tak. Do jasnej cholery ciężkiej, jakim tutaj z kolonii Moskwy mówimy, skoro żeśmy spali przedmieścia, które były zwyczajem wręcz w XVII wieku. Dobrze się pali. Podpalono Moskwę. Nie było czy ona się paliła tak od razu? Właśnie się nie paliło, to najciekawsze. Że musieli znaleźć sposób, znaleźć przędziwo, znaleźć smołę, klepki jakieś po prostu z tego, co Baskiewicz pisze i dopiero to jak przędziwo czy przędzę po prostu. Jak tak. To zaczęli podpalać, a tego ogromne składy i zapasy, jak to zaczęli podpalać, to dopiero wiatr to rozniósł. Zaczęło się palić, też pamiętajmy, że to był koniec marca, a jednak zima wtedy to była prawdziwa. To nie były temperatury takie jak dzisiaj. Że koniec marca już grilli i sobie możemy jeździć pod namiot prawie. Dokładnie. Tam było pewnie, no chyba śniegu już nie było, ale po prostu taka temperatura była powiedzmy taka przedwiośnie takie, wczesne. Natomiast jak zaczęło się palić, to pożar taki wybuchł, że to w kilka dni dosłownie stracił wszystko. No tak, bo sama temperatura, sam żar pożaru podsyca kolejne pożary, prawda? Tak, i w pewnym momencie temperatura osiągnęła taką wysokość, że doszło do czegoś takiego, jak piszą specjaliści, to Tomasz Bochny, który bardzo dobrze pisał, zresztą mój kolega ze studiów, pozdrawiam, opisał właśnie to rzekome spalanie Moskwy, ogromne garnizonu moskiewskiego, doszło do tak zwanej burzy ogniowej, że same chałupy się całe zapalały tak, po prostu tak. Jedno od drugich, zginęło, jedni mówią, 6, drudzy, że 8 tysięcy tego pospólstwa, w historii rosyjskiej mamy 60 tysięcy. Chyba trochę naciągane. Trochę naciągane, aczkolwiek trzeba pamiętać, że Warszawa w tym czasie liczyła 11 tysięcy mieszkańców, Gdańsk 30, Kraków 20 tysięcy. One de facto były większymi miastami od Moskwy. Można tak powiedzieć? Nie, wydaje mi się, że Moskwa jednak była większa, tylko pamiętajmy też, że Moskwa wyliczona z tym wszystkimi podgrodziami. Ale na przykład teraz jak mamy Kraków, to teraz co myślimy? Stary Kraków. Jak mamy Warszawę, to myślimy starą nową Warszawę z przedmieść. No bo Warszawa tak. Może powiedzieć, że 100 tysięcy ludzi mieszkało, bo na sejpy przyjeżdżało. Powiedzmy, ile mogło mieszkać mieszkańców w Moskwie? Ja myślimy z tymi wszystkimi przedmieściami, ja myślę, że 100 tysięcy to mieszkało. Ale część to były swobody, część to były właśnie takie, tak jak ten ziemniany Gorod po prostu. Wydaje mi się, że Krymgorod i Kitajgorod to 30 tysięcy, 20 tysięcy, podobnie jak stolica. No tak, ale one ocalały. One ocalały, dokładnie. Czyli możemy uznać, że te szacunki historyków moskiewskich są trochę tak, delikatnie powiedzieć propagandowe. I powiedzmy szczerze, żadnego spalenia Moskwy nie było. Wcale żeśmy Moskwy nie spalili. Przedmieścia Moskwy. Przedmieścia Moskwy, dokładnie, po prostu skajcowaliśmy ładnie. Wypaliliśmy tak, że później jak to opołczenie przyszło, Ljapunowa, Trubeckiego i Zaludzkiego,
to się okazało, że tak naprawdę ich plan spalił na panewce, no bo nie ma jak tej Moskwy teraz zdobywać. No tak, bo siłą rzeczy nie było oparcia w terenie. Została pusta przestrzeń wypalona. Pusta przestrzeń, łatwo pięknie się, łatwo można się bronić, tak? Artyleria ma czysty teren do ostrzału, piechota tak samo, a wojska oblegające Moskwę, bądź są narażone na surowy klimat moskiewski. Surowy klimat, który... Nie mają gdzie się ukryć, tak. Nawet nie mają skąd drewna pozyskać, to muszą do lasów jeździć po prostu tak powiem. Ani ukrycia, ani ogrzania, ani osłon. A teraz też pamiętajmy o jednej rzeczy. Gdzie często mieszkali żołnierze wśród Mastynie? I przez nas są też. Mieszkali sobie, budowali taki obóz zimowy, teraz pisze o tym Marchocki, który tam był przy samozwalcu. Ale budowali się, ściągali w ten sposób, że po prostu jechali jakieś wioski, rozbierali chałupy i pozyskiwali gotowy materiał, gotowe te male wszystkie po prostu. Obrobione, no tak jakby to było zabrać i teraz z tego po prostu poskładać na nowo sobie jakiś inny dom. A z tego grodu to ze dwa kula i grody by powstały. No tak, to by powstały faktycznie dużo. Ale no generalnie jest tak, natomiast w tym momencie jak cały ten z koroną, czy ten zimny grot jest spalony, no to nie ma sensu, masz jakieś belki nad palą, coś nic tu jest schronienia. Tak. Nie musisz mieszkać w namiotach, w ziemiankach, więc to już jest minus. I to też pomogło odeprzeć to pierwsze bezpolityczne ruszenie. Dlatego, że jak oni zaczęli omegać Moskwę, to się okazało, że doszło między nimi do konfliktów, między tymi dowódcami, wszystkim między Kosakami a Moskalami. Kozacy rozdzieli się na szablach Jakunowa i to rozpoczęło się rozpadać. Ale to chyba, wydaje mi się, że to była mała prowokacja Wysieckiego, prawda? Tak, była prowokacja Wysieckiego, to też jest osobny materiał, bo to już to sprawia Moskwę jakby no, nie należy, byśmy to mogli gadać i gadać. W każdym razie Moskwa została uwolniona. W czerwcu 1611 roku padł Smoleńsk. Zygmunt III Waza był triumfatorem i po prostu mógł sobie tego Oszujskiego zabrać i wrócić z nim. Ale to nie sądzisz, że to tak troszeczkę było mądry Polak po szkodzie? Trochę tak, ale no, powiem ci tyle. Wydaje mi się, że to chyba trochę już za późno było. Pomyślmy sobie teraz o Zygmuncie III. On naprawdę się jednak bał tego, że ten Władysław po prostu sobie nie poradzi, że po prostu zamordują Moskwę, to dużo gadać. Albo że zrobią z niego marionetkę. Bo to jednak, wróćmy do tego, że to był młodziutki chłopak, tak? Niedoświadczony. Tak, to prawda. Jemu by trzeba zostawić tak naprawdę ze 10 tysięcy wojska polskiego, z jakimś zaufanym dowódcą, Polakiem, z Polakami, a to mogło być z kolei dla Moskali nie do przepchnięcia po prostu. Tak. No bo musiał być zaufanych ludzi. A pamiętajmy, że na przykład cara Dymitra I, a tak samo i Śluskiego przecież. Wojsko, armia, strzelcy wszystko zdradzili po prostu Moskwy. No więc Władysław musiał mieć swoją gwardię, albo niemiecką, zaciężną, ale lepiej polską po prostu. Takich ludzi, którzy faktycznie nowa klasy dotrzymywali wtedy słowa. Tak. Dlatego byli dobrymi najemnikami w XIV wieku. No dobrze. Mamy bunt w Moskwie, spalenie Moskwy. Już wyjaśniliśmy sytuację. Jak to się dalej rozwinęło? To się rozwinęło w ten sposób tak naprawdę, że w pewnym momencie ten garnizon nasz w Moskwie, z takiego powiedzmy sojuszniczego, no stał się niestety faktycznie tym garnizonem okupacyjnym. W tym sensie, że po prostu no, cała Moskwa była przeciwko nam wroga. Ale tam też chyba i z innych regionów Rosji szły posiłki dla Moskwy, prawda? Tak, to też dokładnie. Powstania i bunty i tak dalej, to już się rozlało na cały kraj. Znaczy, generalnie to jeszcze ten bunt po tym nawet pierwszym opłaczeniu, jeszcze był do opanowania, tak po tym spaleniu Moskwy. Gdyby Władysław IV i nawet Zygmunt razem się pojawił, chociaż Zygmunt był tak znienawidzony w Moskwie, tak był tak tylko nie czyli Władysław. Czy sam Władysław musiałby przyjechać, po prostu przyjąć rządy i zacząć rządzić. Pewnie oczywiście odbudowywać część Moskwy, tą spaloną właśnie... Musiałby się po prostu własną osobą stawić. Stawić. A Zygmunt nie chciał opuścić i w końcu wyruszył, ale wyruszył najpierw tak. Najpierw zdobył Smoleńsk, potem się ociąga. Potem dopiero w październiku 1611 roku mamy przecież hołd szuński w Warszawie. Tak. Do tych Szujskich potem wysłał do Gostynina, też osobna to jest cały temat na opowieść, jak oni umarli na zamku, po tym jak był Rosy i grobowców, kaplicy, tablicy w ogóle, którą Moskale nie mogli ścierpieć, po prostu tego jest tablica, że tam car moskiewski umarł, że tak powiem, na wygnanie. W międzyczasie też mamy bunt duchowieństwa rosyjskiego. Tak, zaczyna się bunt. Gosiewski musi zacząć prowadzić bardzo, bardzo politykę brutalną. Chodkiewicz zostaje wyznaczony tutaj odpowiedzialny za zapewnienie dostaw do garnizonu moskiewskiego. No i ten garnizon moskiewski de facto siedzi na stolicy okupowanego kraju. De facto chyba ojciec Gosiewskiego nie dotarł do Moskwy, prawda? Ojciec Chodkiewicza.
Tak, oczywiście, Osiecz Chodkiewicza. Bo Żółkiewski już jak z Moskwy wyszedł, do Moskwy nie wrócił. Tak, no został chyba wysłany. On wrócił tutaj na Rusz Czerwoną, gdzie było jego miejsce, zaczął walczyć z Tatarami, tak. Mieli zresztą dostał hetmana Wielkiego, też od Zygmunta. Chciał złożyć w ogóle buławę, żeby Strat bardzo przeżył to, że mu się nie udało tej linii z Moskwą. Czyli de facto Chodkiewicz do Moskwy nie dotarł. Chodkiewicz próbował się przedrzeć do garnizonu moskiewskiego, bo w międzyczasie w 1612 roku doszło do zwołania drugiego opołczenia. Biegut Pożarski i Kuźma Minin. Oni chyba wzięli w kleszcze Moskwę, prawda? Tak, dokładnie wzięli w kleszcze, po prostu zwołali porządne wspólne ruszenie i faktycznie byli takimi patriotami moskiewskimi. No, dzisiaj są na każdym pomniku moskiewskim. No i dobrze, jak skończył garnizon polski? Garnizon polski w końcu został otoczony i wygłodzony tak naprawdę, ponieważ tej Moskwy się nie dało nam za bardzo zdobyć. Chodkiewicz usiłował się przeżyć w 1612 roku. Został odparty we wrześniu. Tylko część wozów z żywnością przeszła, natomiast tam się zaczął po prostu później straszliwy głód i 4 listopada 1612 roku garnizon już nie pod dowództwem Kosiewskiego, bo Kosiewski też zdał dowództwo, został po nim Mikołaj Struś. Tak. Też dobry żołnierz, bardzo doświadczony i zawodowy. Struś się bronił do końca. O nim zresztą chyba później w historii o tym Mikołaju Strusiu źródła też podają, że wiele znacznych zasług położył. Był potem pod Cesolą też, walczył też z Tatarami, bo później oczywiście był niewolny moskiewski, z niewolny moskiewskiej go wykupiono. No prawie córkę mu Kalinowski podobał, ale to już taki tam. Do tego jeszcze wrócimy. No dobrze, Jacku. Polski garnizon w Moskwie kapituluje. Co dalej? No dalej jest ciągle wojna. Wojna jest taka, że z kolei Wrocław został zdobyty, to później Moskwa tego Smoleńsk odbić. Na szczęście tygodki już nie pozwala. I wojna trwa aż do początków 1618 roku. A w 1617 zaczyna się wielka wyprawa Królewicza Władysława po koronę. Tylko Zygmunt dopiero wtedy zdołał zorganizować wielkie środki po prostu z korony polskiej, z Wielkiego Księstwa Litewskiego, żeby zorganizować po prostu armię, która tą Moskwę uderzyła. Moskwy nie zdobyła, ale zmusiła Moskwę zawarcia właśnie tego sławnego rozejmu w Dwinie, który oddawał nam spore te płacie ziemi. Smoleńsk, Kiemniczewichowską, Siewiecką, też naprawdę wiele tam, bardzo tam się zgrali. Granica poprawiła Wielkiego Księstwa Litewskiego i trochę też korony polskiej. Czyli de facto można powiedzieć, że to była niewykorzystana szansa. Była niewykorzystana szansa, ale zadajmy sobie jedno podstawowe pytanie. Czy była możliwa tak naprawdę nasza dominacja nad Moskwą? Moim zdaniem myśmy nie byli w stanie fizycznie podbić Moskwy, tak i ją utrzymać. Zresztą musisz zobaczyć, że w XVII wieku nie ma ani jednego przypadku, że jedno państwo podbiło drugie. Mogło je zająć, mogło je próbować rozerwać, mogło je okupować, ale nie było takiej możliwości, żeby się po prostu utrzymać drugie. Chyba że była wola z dwóch stron, można przykład zawrzeć Unię. No to mamy Unię chociażby Polską. Tak, realnie można powiedzieć, że była wola ze strony Rosjan tej Unii Polsko-Moskiewskiej? Tak. Czy to tak bardziej chyba chodziło o zażegnanie tej smuty? Nie, tak by była taka wola naprawdę. Była ta wola. Dlatego, że po prostu Rosja była, czy Moskwa jeszcze wtedy, bo to słowo jeszcze nie funkcjonowało, Moskwa była strasznie wyniszczona w porządach Iwana Groźnego. I po prostu był taki strach przed powrotem tego, że znowu wróci ta Opryszczyna. A Opryszczynicy, pamiętajmy, jak dzisiejszy kontrolniści, to była mafia w państwie tak naprawdę. To była siatka po prostu ludzi, którzy cały czas działali, częściowo nieformalnie, którzy ciągle zachowali swoje wpływy. A zresztą sam przecież Borys Godunow, car, który potem uchwalał Moskwę przed Szujskimi, którego Dynic Samozwaniec no nie obalił, ale jak doprowadził do przedwczesnej śmierci, to był Opryszczynik. No tak. Który zaczynał jak Putin, od małego. Jego wyciągnięcie ze swoim stylem został przyjęty do Opryszczyny. On się później cieszył, i cała jego rodzina, też szacunki Iwana Groźnego, był tak zwany posilniczy. Czyli po prostu chcieli zarobić, spał z nim, bo sam musiał być zaufanego człowieka tutaj. Siłą rzeczy w mieście, czy w państwie, gdzie dwóch carów zostało zamordowanych, trzeci został obalony, jest to zrozumiałe. Natomiast ja powiem, mi żałuję się, że nie tyle, że te nasze dymitriady się nie udały, ale że nie udało się na to zawiązanie Unii, którą proponował przed Lew Sapieha, jeszcze pod sam koniec wieku XVI. Otóż Lew Sapieha, a później to było panawianie z kolejnym poselstwem, nawet do Dymitra
samozwańca. Przyjechali wysłannicy, którzy to proponowali. Lech Sapieha wymyślił sobie taką samą Unię jak Polski z Litwą. Trochę jak Unia Europejska dzisiejsza. Że Moskwa i Polska miały mieć wspólną walutę, wspólną flotę, wolny przepływ towarów i ludzi, że bojarze mogli nabywać włości tutaj w Kolonie, a szlachta polska w Moskwie. Mogli studiować, mogli wjeżdżać do Polski, że po prostu w pewnym momencie wspólną monetę mieliśmy bić. No więc dlaczego to nie wyszło? No, bardzo się jednak cały obawiał i Cerkiew też się bardzo obawiał. Cerkiew to tak naprawdę doblokowało. Bo oni chcieli w Moskwę, nasi, wchłonąć jak Hitler po prostu, spolonizować. Tak nie. Tak się, tego się chyba Cerkiew obawiała, bo Cerkiew czy tak na dobrą sprawę, to byliśmy w stanie dokonać tego? Moim zdaniem, gdyby nie dopuł Cerkwi, to tak. W tym sensie, że też wiadomo, że tutaj Rosjanie, jak mieli wielką kulturę, jak wtedy, to było wielkie państwo, jednak z dużym dorobkiem, jednak, nie chcę powiedzieć może naukowym, ale jednak kulturalnym po prostu. Mieli własny styl, własny sposób ubierania się, własną modę. I oni by, moim zdaniem, coś pewnie z tego powstało. Ja też zawsze uważam, że gdyby nie Piotr I, to inaczej by się historia Moskwy i Polski potoczyła właśnie na tym wieku. Gdyby na przykład Piotr I nie przeprowadził swoich brutalnych reform, to pamiętajmy, że pod sam koniec XVII wieku Moskale bardzo chłonęli polską kulturę. Książki, elita rosyjska mówiła po polsku. I bardzo byli bratni na wpływy i prawdopodobnie w XVIII wieku doszło do takiej troszeczkę wymiany, jakby można powiedzieć, polityczno-kulturalnej, jak z Litwą, że być może nawet jakiś car, taki liberalny, normalny, otwarty na zachód, zostałby królem Moskwy i Polski. No dobrze. Ale z kolei Moskale zaczęli mówić po polsku. Nie wykorzystaliśmy szansy. Nie wiadomo, czy się dało, ale no to można było próbować dalej realizować, bo teraz niestety też była między naszymi narodami zbyt wielka wrogość, jednak niestety była to pewna różnica kultury politycznej po prostu. Tak. No dobrze. Szansy nie wykorzystaliśmy. Wokół tego spalenia Moskwy wyrosło wiele mitów, prawda? Nie jest to mit, jak widzisz. Nie, po prostu wcale żeśmy całej Moskwy nie spalili. Spaliśmy przedmieścia, co się robiło z każdą większą... De facto spaliliśmy. Trzeba podkreślić to po raz kolejny pod namową samych Moskali. Więc to jest coś, czego w rocznikach historii Rosji dzisiaj nie przeczytam. A jakieś ciekawostki? No ciekawostki, cóż no, ciekawostki są fajne w ogóle odnośnie pobytu cara szwedzkiego w Gostyninie, ale to ja zapraszam do kolejnego naszego podcastu, zrobię ten podcast, co się działo w ogóle, bo były całe awantury gigantyczne. Ja bym powiedział jakieś skandale, ale naprawdę zróbmy o tym kolejny podcast, zróbmy o tym fajny jakby materiał, może nawet pojechać do Gostynina. Ten zamek więziony szwedzki wprawdzie już dzisiaj nie istnieje, on jest tam budowany w nowoczesny sposób, ale jakiś klimat tego miejsca się zachował i moglibyśmy sobie spokojnie pokazać, gdzie car przebywał. To straszna była wyjechania na honorze moskiewskim. Oni chyba do tej pory nam tego nie mogą darować, prawda? Zwrotu ciała, potem zwrotu w tablicy, która była w kaplicy szwedzkiej w Warszawie, gdzie ci szwedzcy byli pochowani. Także po prostu była z tego grubsza afera. Czyli de facto stąd też między innymi wynika Święto Narodowe Rosjan, prawda? Tak, Święto Narodowe Rosji, w tej chwili to 4 listopada. To jest wypędzenie Polaków z Moskwy, ale nie wiem, czy nie było tak, że ten garnizon zbudowali na 7. Ale nie, 4 chyba. 4 dokładnie to było. Chyba 7 było wyjście. Jest to w jakiś sposób zrozumiałe. W historii później i późniejszej i wcześniejszej nikomu się to nie udało, żeby zdobyć i zająć i okupować Moskwę. No myśmy jeszcze potem weszli do Moskwy z Napoleonem, a też pamiętajmy, że wtedy Moskwa... Ale to wtedy Moskwę sami Rosjanie spalili. Sami Rosjanie spalili. Moskwa też wtedy nie była stolicą. I opuścili ją. Spalili dokładnie, bo nie była stolica. Ale to jest temat na kolejną opowieść. Co było jeszcze? No oczywiście pamiętajmy też, że niestety mądry Polak po szkodzie. Nie byłoby być może kapitulacji garnizonu moskiewskiego, gdyby nie fakt, że jak zwykle pieniędzy zabrakło w tym momencie i po prostu wojsko się w Moskwie skonfederowało. Nie dostało dokładnie w 1612 roku. I wróciło do Rzeczypospolitej, dlatego właśnie nastąpiła ta wymiana Gusieckiego na Strusia, że Struś z pozostałymi, z którymi się król dogadał, Został i miał czekać na zapłatę, a reszta po prostu sobie wróciła i w Rochaczewie już za granicą Wielkiego Księstwa Kieskiego zawiązało wojsko konfederacji. Stąd też między innymi ani król, ani Chodkiewicz nie mieli sił na to, żeby pójść na pomoc
No, Chodkiewicz się przemił w pobliżu Kremla, też może tu zrobił sobie jakiś materiał. Niecałe 2 kilometry, prawda? Niecałe 2 kilometry. No na Kremlu oczywiście mieliśmy też koszmarne po prostu warunki tego wyrażenia, bo tam był kanibalizm. Też jest to temat na kolejny materiał, nie chciałem tego naszego tutaj wydłużać. Zresztą zrobimy po prostu tam się działo, bo na obniżeniu Moskwy wyglądały warunki. Ale no generalnie po prostu na Moskwę to jest też ciekawe, co chcę powiedzieć, co wychodzi też bardzo ciekawa sprawa z tych Dmitriad. Na przykład bardzo poprawili sobie sztukę fortyfikacyjną. Że jak czyta się historię miast moskiewskich, to po tej Dmitriadzie lata 20-30, jak powstają nowe, następuje rozwój miast moskiewskich, to nagle się rozwija bardzo sztuka fortyfikacji. Nagle się okazuje, że te miasta są fortyfikowane do najnowszych stylów fortyfikacji holenderskich, włoskich, że to Moskale przejęli w tym czasie. Mało tego, następują reformy wojska moskiewskiego, to wojsko moskiewskie, które jeszcze pod Kłuszynem, to była no jednak z naszej części takie pospolite ruszenie takiej warstwy, to nie była szlachta w Rosji, takich dzierżawców po prostu ziemi, pomieszczyków. Posiadaczy ziemskich. To nie byli tacy posiadacze jak szlachta, to nie, bo oni to po prostu mieli dzierżawy. Dworianie tak zwani. No tak. To byli słudzy albo cara, albo tych wielkich bojarów, po prostu książąt do tego i oni związani po prostu do posług razem z koniem tam za odpowiednią tam liczbę po prostu tam po powierzchni jego musi stawać na prawie konno. Czyli de facto Rosjanie wyciągnęli wnioski z tej wyprawy. Tak, to się później zmieniło. A czy my? Czy my wyciągnęliśmy? Myślę, że trochę też. Natomiast Rosjanie zaczęli też stosować taktykę spalonej ziemi. Pierwszy raz w 1617 roku, w czasie wyprawy Władysława IV na Moskwę, że nagle zaczęli palić wszystko, po prostu wciągać przysięgę w Włoch i się wycofywać. I palić wszystko, stawiać sobie największe grody, które desperacki ustawiały tak, żeby wykrwalić przeciwnika. Mają taktykę później znaleźć na napoleońskich, nawet z 1941 roku tak naprawdę przecież. I ta taktyka im się zawsze opłacała? Tak, opłacała się zawsze, po prostu zawsze to wciąganie przeciwnika. Jest to bardzo brutalna taktyka, przede wszystkim dla swoich mieszkańców, prawda? Tak, no jak się mówią niczym, wiadomo, z polskim sklepsem z biedakami w Rosji. Czyli de facto tak, to z tą Moskwą było. Tak. Jest to jeden dziedziniec oczywiście do spalenia Moskwy. Tak należy to traktować. No myślę, że cóż, no tyle. Napijmy się z naszych obrońców. Proszę Kosieckiego, Żółkiewskiego i Chodkiewicza, którzy tą Moskwę zdobyli, bronili i próbowali odzyskać. Kiedyś się z nimi spotkamy. Pogadamy.